Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie na tym kanale. Lecimy szybciutko z pozdrowieniami. W dzisiejszym filmie chciałabym pozdrowić Zu and You, nie wiem jak to się czyta, Natalię Owczarek i Hannę Sikorską. Dobra, idziemy do stajni i idziemy na spacer z Miłką. Dobra, Miłkę tak przyczyściłyśmy tylko z grubsza, żeby nie było tam, wiecie, jakichś takich większych zaklejek. Przyszłam po klucze i idziemy się przejść. Zobaczymy, jak wysoko jest Wisła i czy w ogóle będzie się dało tam przejść, bo nie wiem ile kałuż będzie. O, Misia już tu czeka z Miłką i z Lelonem. O, założyłyśmy Miłce dzisiaj kolorowy kantar. Mówię, że założyłyśmy Miłce kolorowy kantar. Też byś chciał pójść? O matko, to z tobą pójdziemy następnym razem. Wyszłyśmy już na wał. Słońce ładne mi się zamyka. No i opuść w dół. Dobra. O masz, i idziemy. Zapraszam. Misia tam gdzieś z tyłu. Zaraz jej przekażę Miłkę. Tylko Miłka znowu była nabuzowana przed chwilą. Więc ja musiałam wziąć. O Boże, jaka słodka. Ja bardzo lubię chodzić z Miłką na spacerki, bo z Miłką na spacerki się chodzi jak z pieskiem. Dziki tam przyszły. O, poryły. Brzydko. Dobrze, proszę pani, bardzo proszę. Pani, wziąć konika. O, Miłka. Nie jemy. Dobra, puszczam. Puściłam. Idziemy sobie. O mas, komar mnie ugryzł w czoło. Strasznie tu ładnie. Poczekajcie, zaraz on, o Boże, jak ładnie. Jeszcze te liście. Nie wiem, strasznie mi się podoba. A i chciałam wam pokazać jeszcze, że Miłka, ale nie wiem, czy teraz będzie widać pod światło, że Miłka już nie ma obtartego tu na zadkach. Więc git. Pięknie wyglądacie. Jezu, jaki tutaj jest vibe. Takiej prawdziwej jesieni, co? Wszędzie tak liście już leżą, trawka jeszcze taka zielona. Słoneczko sobie raz na jakiś czas wychodzi i ty z tym konikiem tak sobie tu ptasz słodko. Jeszcze ona taka już jest grubiutka. Zimowa taka. Strasznie fajnie. Miłka ładna. A może sobie dzisiaj pójdziemy na trochę dłuższy spacerek. Tylko boję się strasznie, żebyśmy dzików nie spotkały. A najwyżej wsiądziemy na Miłkę. Co? Grzybów szukamy? Myślisz, że będą przy drodze? Ze 100. No dobra, to szukamy grzybów. Nie, tak, byłam raz na grzybach. Piszcie w komentarzach, czy wy byliście kiedyś na grzybach i czy byliście już w tym roku. No ja w tym roku nie byłam. Chcesz iść na grzyby? Ale to chyba na grzyby jak się chodzi, to trzeba wcześniej wstać. No. Zbierać byś chciała. Ja wiesz. No dobra, to zaraz poszukamy grzybów. Poczekaj. Dobra, dotarłyśmy już prawie nad Wisłę. O, tutaj jesteśmy już. I znalazłyśmy tylko trujące grzyby. Ale pójdziemy zaraz w las, co? I będziemy szukać. Miłka będzie nam wężyć. O, jakie słoneczko ładne. Takie ładne dziewczyny. No, ona sobie zawsze coś znajdzie. Nie wejdzie przecież. Chyba. Pierwszy raz podeszłyśmy tak blisko do Wisły. No, Miłka oczywiście do trawy. Ustaliłyśmy, że ja będę prowadzić Miłkę,
A Misia będzie się rozglądać za grzybami, bo ona chciała iść na grzyby, więc będzie szukać grzybów i idziemy do lasu za chwilkę, będzie skręt w lewo, to wejdziemy w głębszy las i może jakieś znajdziemy, co? No. No, bo na razie tylko jeden trujący był. W sensie taki zwykły biały, wiecie jaki. No. Ej, bo grzyby to w sumie będą rosły raczej tak na... Tak serio, w głębi lasu. A my idziemy drogą. Normalnie. Michalina prowadzi. Miłka idzie tam na końcu. O, o, chodź. No i szukamy, ale jeszcze... O, jeszcze nic nie znalazłyśmy. Idziemy w dół teraz. Zapraszam panią. O, poślizgnęła się chyba, co? O, dała radę. Chodź Miłka, idziemy szukać grzybów. Za duży jest ten kantar na nią. No, ale to nic. Kupimy, o. Będzie... Będziemy na pewnej rzeczy. Na jakiej rzeczy? Gdzie kupimy kantar? A, na kawaliadzie. Właśnie, bo jedziemy na kawaliadę i możecie pisać, czy chcecie jakiegoś vloga z tej kawaliady albo haul zakupowy na przykład. Bo no na pewno pokupujemy jakieś rzeczy. Chodź mi Łęcja. Czy ty zeżarłaś świeżą pokrzywę? Nie, ona zżera coś. Chodź Miłka, bo spadniesz do rowu. Chodź. No super. By się musiały ją wyciągać stamtąd. Nie no, nie jest tak stromo, chyba by weszło. Byśmy z tą marchewką. Mhm. Marchewką byśmy ją wyciągnęły. Dobra, no Miłka, chodź, zaraz się zatrzymamy na jakąś ładną trawkę. Chodź. Boże, Miłka, chodź. Dobra, tu jest trochę ładnej trawki, to niech se poje chwilę tu. A ty się rozejrzyj tu za grzyb. W ogóle możecie nam napisać, czy to jest jakaś, nie wiem, zależność, że na przykład, czy to musi być jakiś specjalny las? Bo my jesteśmy w takim lesie, takim... naszym. Misia myli liście z grzybami. Miłka, ty znalazłaś jakiegoś grzyba? Znów liść. Dobra, to idziemy dalej. Weszłyśmy w jeszcze głębszy las. Nigdy nas tu z Miłką nie było, ale Miłka ma w dupie w sumie, gdzie ona idzie, gdzie ją prowadzimy. No i dalej nie ma grzybów. Mylimy ślimaki z grzybami. Takie ślimaki, wiecie, bez skorupy. Bo jest ich kilku. Boże, jak tu pięknie. Tu jest taka górka, Misia. Ja nie wiem, czy nam się tu uda. Nie, to się nie trzeba. Chodzi pod górkę. Dobra, teraz ja idę. Udało się. Kurde, nie ma nigdzie grzybów. O, teraz ja. Przewal się tylko. No właśnie. Się okaże, że ja się przewalę. Dobra. Patrzcie, jak Misia się poświęca dla grzybów. Szuka ich między drzewami. A my stoimy z Miłką i czekamy, aż Misia znajdzie grzyba. No, ja też bym chciała znaleźć grzyba. Miłka, nie możesz tu jeść, bo tu są jakieś... No to nie idź tam, bo już cię nawet nie widać. Jak zaraz tam serio wyskoczy jakiś dzik, to nie uciekniesz. Jestem ciekawa w ogóle, grzyby? Ale jakie? Żółte w środku drzewa. Żółte w środku drzewa? To podejrzewam, że to nie są jadalne. Mamy dwie pary grzybów. Jadalne, więc... Jestem ciekawa, gdzie tu wyjdziemy. Miłka się dziwi, co ja robię. O, zobaczcie, tu też są grzyby. Ale to chyba nie są jadalne grzyby. To są te chuby czy coś. Ale ładnie. Mamy same przeszkody na tej drodze. Grzybów żadnych i same górki. Więc znowu będziemy podbiegać. Oho, Miłka już by chciała. Dobra, tylko mnie nie podepcz. Biegły. Teraz ja. Ostatnią górkę prawie sobie nie poradziłam. Ale nie, to jest fajniejsza. Hop, hop. O, już ich nie widać prawie. Chyba!
I to jest chyba legitny grzyb, w sensie, że... Znaczy, nie wiem, poczekajcie. Wyrwiemy go. W sensie, nie wiem, czy się wyrywa grzyby, czy trzeba je... Jaki śmieszny! On ma chyba... To są bla... Misia, to jest legitny grzyb chyba. Zebrałeś się legitnego grzyba! Możecie nam napisać, czy to jest... Bo mi się wydaje, że on jest jakby normalny, że można go jeść, ale nie jestem pewna, bo on nie ma tu blaszek. Nie ma. Ale nie wiem. Dobra, Misia, to trzymaj grzyba. Dobra. Idziemy dalej. Albo poszukamy tu jeszcze, bo grzyby rosną w takich rodzinkach. Ja myślałam, że grzyb, ale to liść. Szukamy grzybów, bo był jeden. O, tam. A podobno grzyby rosną w rodzinach, więc szukamy grzybów. Raczej już nie ma grzybów, więc no idziemy. O, że znalazłyśmy jeszcze jakiegoś takiego. W sensie my wiemy, że ten akurat raczej na pewno nie jest... jadalny. No właśnie, widać tam chyba blaszki nawet. No właśnie. Także jego nawet nie ruszamy. Idziemy tak. Dalej. No. I mamy grzyba. Ale ładnie wyostrzyło. O, już na koniec. O! My już wracamy do domu z jednym grzybkiem. No. My zaraz pewnie Leon będzie krzyczał. I biegą. No, więc tak. Zatrzymałyśmy się jeszcze na trawkę, żeby Miłka też coś miała z tego spacerku, bo my wyniosłyśmy z niego grzyba, więc Miłka może sobie wynieść trawkę chociaż z niego. I już idziemy do domu. Żadnych grzybów więcej nie znalazłyśmy, tylko jednego. Nawet tam, gdzie ten jeden rósł, nie było żadnych innych, także do dupy. Ale może w następnym tygodniu pójdziemy jeszcze raz, tylko może wcześniej. Zobaczymy. No i mamy grzybę kolejnego. Tak, Miła? Tak. Może inną drogą pójdziemy za tydzień. No, tam może tam. O, może, no. Ale mam brudne ręce. No. Dobra, postanowiłam, że przedziurawię to. Poczekaj, bo się nie wyostrza. Trochę dalej musisz. O. Postanowiłam, że przedziurawię to, żeby zobaczyć, czy to jest ten, jak to powiedzieć, jadalny czy niejadalny. No i ma blaszki niestety. Także, no nie znalazłyśmy żadnego grzyba jednak. Znaleźliśmy. No ale trującego. Ale ładnie on wygląda. Chyba, tak mi się wydaje, bo ja nie wiem co to jest za grzyb. Musimy się serio kogoś spytać. Bo wiem, że są wyjątki jakieś, że te co mają blaszki, to podobno jakieś tam też są ten... jadalne. Ale nie wiem, będziemy musiały zapytać kogoś, bo... nie wiem. Ale i tak go posadzimy. Ja wam pokażę. Posadzimy go. Dobra. I wyrośnie. Idziemy do stajni. I obowiązkowo po każdym spacerku w teren czyścimy kopytka. Stęskniłeś się za siostrzycką? Ja. O Maś. A ty za bratem? Nie. Nie? Nie. Mhm. Bo ja byłam na fajnych grzybach, a on siedział. Aha. No dobra.